Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać przepiękne urządzenie, przy pomocy którego jesteście w stanie zaczarować swoją kuchnię w mini kawiarnię i celebrować w niej parzenie kawy. Jeżeli taka wizja jest bliska Waszemu sercu, to gorąco zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka o ekspresie kolbowym marki De'Longhi La Specialista Arte. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam ten ekspres, od razu zaświeciły mi się oczy, ponieważ on według mnie jest przepiękny. Jego design jest inspirowany zresztą profesjonalnymi ekspresami kawiarnianymi. Ale z drugiej strony poczułam taki trochę niepokój, czy ja sobie tak naprawdę poradzę z obsługą tego ekspresu. Nie jestem przecież baristką. Kiedyś miałam wprawdzie prosty ekspres kolbowy, a potem to już tylko automaty, a ten model no, ma tyle przycisków, pokręteł, zegar. O co w tym wszystkim chodzi? Potem się okazało, że jego obsługa jest bardzo prosta i tak naprawdę nie trzeba być profesjonalistą, żeby zaparzyć sobie przy pomocy tego ekspresu przepyszną kawę. Profesjonalistę to my mamy na blacie, a my sami możemy być amatorami. Pierwsze uruchomienie wymaga więcej pracy, aniżeli codzienne użytkowanie, więc się tym nie przejmujcie. Najpierw myjemy wszystkie akcesoria w letniej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Potem nalewamy wodę, pojemnik jest wyjmowany, jego pojemność to 1,7 litra. A teraz podłączamy urządzenie do prądu i naciskamy przycisk włącz. Warto od razu zmierzyć twardość wody i zapisać ją w menu, ponieważ na podstawie tych danych ekspres będzie nam podpowiadał, jak często należy go odkamieniać. Żeby zbadać twardość wody, wystarczy nalać wodę do szklanki i zanurzyć w niej specjalny pasek kontrolny, który jest dołączony do ekspresu. No, na podstawie tego testu od razu widać, że woda w moim regionie jest bardzo twarda. Aby ustawić twardość wody w tym ekspresie, wystarczy wejść do menu przez naciśnięcie tych dwóch przycisków. I teraz wystarczy tym pokrętłem przejść do funkcji właśnie odkamieniania. I od razu nam się podświetli przycisk, w którym się tą twardość wody ustawia. Przy tym wskazaniu zatwierdzamy, że woda jest miękka, przy tym, że woda jest średnio twarda, a przy tym, że woda jest twarda. I tak też robimy. I teraz wystarczy nacisnąć przycisk OK, że woda, którą będziemy tutaj nalewać, jest twarda. Przed pierwszym uruchomieniem, jak i też po dłuższej przerwie w użytkowaniu, należy przepłukać wszystkie obwody. I w tym celu montujemy sito do kolby, mocujemy kolbę i robimy takich kilka kaw na pusto. Natomiast jeżeli chodzi o dyszę do gorącej wody, tam również przepłukujemy ją gorącą wodą i generujemy parę z dyszy spieniającej mleko. I teraz wystarczy nacisnąć przycisk OK. I tak kilka razy i ekspres będzie przepłukany. Teraz sypiemy kawę. Ten pojemnik na kawę jest szczelnie zamykany. Młynek w tym ekspresie jest stalowy i młynek ma 8-stopniową regulację mielenia. Fabrycznie jest ustawiony na takim średnim poziomie, na piątce, natomiast na podstawie naszego smaku i rodzaju kawy my oczywiście możemy ten stopień zmielenia korygować. Pamiętajcie tylko o jednym, że regulacja młynka jest możliwa tylko podczas jego pracy. Na panelu sterowania wybieramy opcję przygotowania jednej bądź dwóch filiżanek kawy, a tutaj mamy pokrętło, którym się reguluje ilość kawy.
Niemniej jednak przy pierwszym uruchomieniu należy pozostawić to pokrętło na pozycji minimalnej, czyli tak jak to zostało ustawione fabrycznie. Po prostu trzeba wykonać kilka prób w celu znalezienia takiego idealnego wyregulowania. Także dopiero w razie konieczności powinno się tą ilość regulować. I teraz na kolbie mocujemy taki lejek dozownika. Mocujemy kolbę po lewej stronie i kiedy usłyszymy takie kliknięcie, proces mielenia rozpocznie się automatycznie. Wyciągamy kolbę i uderzamy tą kolbą kilka razy, aby wyrównać jej zawartość. Po czym bierzemy do ręki tamper i tym tamperem ubijamy kawę. O, i poziom kawy powinien być do tego wytłoczenia. Przy pierwszym uruchomieniu tych kaw należy zrobić około 5. I tak właśnie wygląda pierwsze uruchomienie. Jeżeli chodzi o kolejne przyciski na ekspresie, to tutaj mamy opcję wyboru temperatury parzenia. Ekspres La Specialista Arte oferuje aż 3 temperatury parzenia w zakresie od 92 do 96 stopni. Wybór temperatury parzenia zależy od rodzaju kawy i poziomu palenia. Także jeżeli są to ziarna robusta, a bądź są to ziarna palone na ciemny kolor, to wówczas powinno się je parzyć w niskiej temperaturze. Natomiast jeżeli jest to arabika, a bądź ziarna są o jasnym kolorze palenia, to wówczas powinno się je parzyć w wysokiej temperaturze. Przy pomocy tego ekspresu możemy sobie zrobić kawę espresso, americano oraz wszystkie kawy mleczne, które są na bazie espresso, czyli cappuccino, caffè latte czy latte macchiato. A gdybyśmy sobie chcieli zrobić herbatę czy zaparzyć ziół, to wystarczy wybrać opcję gorącej wody. Podczas parzenia kawy zwróćcie też uwagę na tempo parzenia. Jeżeli ono będzie zbyt duże, to znaczy, że kawa jest najprawdopodobniej zbyt grubo mielona. Natomiast jeżeli to tempo będzie zbyt wolne, to znaczy, że kawa jest zbyt drobno mielona i wówczas należy zmienić ustawienia młynka. Jeżeli chcecie skorygować fabrycznie ustawioną ilość kawy, to wystarczy podstawić filiżankę, nacisnąć przycisk OK i cały czas ten przycisk przytrzymując, można tą ilość zaprogramować. Ta pomarańczowa dioda już właśnie wskazuje, że ekspres jest w trybie programowania i przytrzymujemy go tak długo do momentu, kiedy nie osiągniemy pożądanej przez nas ilości kawy w filiżance. I taka właśnie ilość została zaprogramowana. A teraz czas na zrobienie kawy mlecznej. Do spienienia mleka używam specjalnego dzbanuszka, który jest w zestawie. Mleko powinno być zimne z lodówki. I nalewam tak mniej więcej 1/3, ponieważ mleko i tak zwiększy swoją objętość podczas spieniania. I teraz zanurzamy dyszę. Dysza powinna być tuż pod powierzchnią mleka, a dzbanuszek lekko przechylamy. I mleko mamy już spienione. Przelewamy do filiżanki i
I teraz czas na espresso. Po każdym spienieniu mleka dyszę należy wyczyścić przy pomocy ściereczki oraz przepuścić przez nią odrobinę pary, a do takiego gruntownego czyszczenia przyda Wam się specjalna igła oraz płyn Eco MultiClean. A jeżeli chodzi o pielęgnację ekspresu, to oczywiście należy regularnie opróżniać tackę ociekową, czyścić zaczepy kolby przy pomocy takiego pędzelka, no i również odkamieniać ekspres, jeżeli się o to upomni, to tutaj na panelu sterowania pojawi się czerwona dioda. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak taki proces odkamieniania przeprowadzić, to w opisie filmu zamieściłam specjalny link. Rozpakowując ten ekspres, znajdziecie też taką saszetkę, która nazywa się Soft Balls. To jest akcesorium, które wydłuża żywotność ekspresu, ponieważ sprawia, że kamień się mniej osadza. Taka saszetka wystarcza na 3 miesiące. Wystarczy otworzyć, przepłukać pod bieżącą wodą i wrzucić do pojemnika na wodę. Softballs można używać we wszystkich ekspresach, a zwłaszcza w tych bez możliwości zamontowania filtra do wody. No i co, czy nabraliście ochotę na kawę z takiego ekspresu? Mam nadzieję, że tak, ponieważ kreowanie własnej kawy sprawia ogromnie dużo frajdy. Z tym ekspresem możecie kontrolować cały proces parzenia i poczuć się tak naprawdę jak barista we własnym domu. To oczywiście nie jest ekspres dla osób zabieganych, ci niech korzystają dalej z automatów. Natomiast jeżeli jesteś fanem takiego trybu slow life, to będzie idealny ekspres dla Ciebie. Ja przyjeżdżając tutaj na wieś, przestawiam się na taki tryb, także ten ekspres pasuje tutaj idealnie i sprawdza się idealnie. I to wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do tego ekspresu, to piszcie koniecznie pod filmem. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia za tydzień.